Witaj, w tym wideo przedstawię Ci, jak reagować na odmowę klienta. Co zrobić, gdy klient mówi nie? Przede wszystkim w takim momencie trzeba się zastanowić, jaki problem ma klient. Z czym on do Ciebie przyszedł? Co konkretnie potrzebuje? Jeżeli wiesz, jaki ma problem, to dobrze. Natomiast jeżeli nie wiesz, to rozmawiaj z nim, pytaj go, poruszaj się w tej konwersacji w kierunku ustalenia jego problemu, ustalenia, czego dokładnie chce klient. Prześledźmy to na przykładzie zabawkowego helikoptera. Sprzedajesz zabawkowe helikoptery, klient ogląda helikopter i mówi nie dziękuję. Zadajesz mu pytanie dlaczego i on mówi, że widział identyczne helikoptery w innym sklepie tańsze. I dopiero jest to moment taki, gdzie Ty wiesz, jaki on ma dokładnie problem. Czyli chce helikopter, ale chce go kupić w dobrej cenie, nie chce przepłacać. To jest dopiero precyzyjne określenie problemu. Z takiego punktu możemy dopiero wychodzić dalej w temacie reagowania na jego nie. No, w drugim, weźmy tu na przykład jeszcze drugą sytuację. Klient na pytanie, dlaczego mówi, że nie uniesie kamery. I tutaj też problem jest już zdefiniowany w tym momencie precyzyjnie. Chce helikopter taki, który potrafi unieść kamerę. Widać, klient chce kręcić jakieś wideo z lotu ptaka i do tego mu potrzeba odpowiedniego helikoptera. Ustalenie problemu klienta jest bardzo ważne, to jest kluczowe. W momencie, kiedy znamy problem klienta, to możemy skutecznie sprzedawać. Jeżeli go nie znamy, to ta sprzedaż raz, że może długo czasu zajmować, a dwa, że może w ogóle nie zostać zamknięta. Klient nie kupi. Tutaj jest dobry przykład właśnie nieokreślenia problemu klienta, co powoduje, że nie dochodzi do sprzedaży. Klient mówi nie dziękuję, my się z nim żegnamy, nie zadając mu już pytania. Czyli problem jest nieznany. Klient gdzieś podjął decyzję, że nie kupuje, coś w ofercie mu nie pasowało, nie wiadomo dlaczego. Powiedzmy, że jego problem był taki, że helikopter latał zbyt krótko. Zbyt krótki czas latania helikoptera. I jeżeli teraz Ty w swojej ofercie masz inne modele helikoptera, które latają dwa razy dłużej, no to jest taki kłopot, że nie dowiadując się dokładnie problemu klienta, straciłeś możliwość sprzedaży. Dlatego jeszcze raz podkreślam, ustalenie problemu klienta jest bardzo ważne. Jest kluczowe. Teraz, jeżeli już wiesz, jaki jest problem, to możesz sobie łatwo odpowiedzieć, czy masz rozwiązanie tego problemu, czy nie masz rozwiązania tego problemu. Czy mamy rozwiązanie tego problemu? No wiadomo, znamy swoją ofertę. Po ustaleniu problemu wiemy, czy jesteśmy w stanie rozwiązać ten problem klienta. Przykład pierwszy. Problem klienta: chce helikopter, nie chce przepłacić. Więc tutaj możemy zareagować, dać mu rabat, żeby obniżyć cenę helikoptera do takiej, która dla niego będzie już opłacalna, będzie dla niego atrakcyjna i on ten helikopter kupi. Więc w ten sposób, znając problem, możemy odpowiednio zareagować. Jeżeli nie możemy rozwiązać problemu, bo tak też się zdarzy, problem jest na przykład tutaj w przykładzie drugim helikopter unoszący kamerę i nie posiadamy takiego w ofercie. Może się tak zdarzyć. Więc wtedy jest to sytuacja taka, że no nie mamy rozwiązania dla tego klienta. Więc jeszcze raz, jeżeli mamy rozwiązanie, to
rozwiązujemy to, jeżeli możemy na przykład, nie wiem, dać rabat, zaproponować inny model, zaproponować inny kolor, to robimy to. Jeżeli nie możemy, przechodzimy do tego punktu: nie mam rozwiązania. Co zrobić, jak nie mamy rozwiązania? Może zacznijmy od tego, czego nie robić, jeżeli nie mamy rozwiązania. Nie należy klientowi wciskać na siłę czegoś, co nie rozwiązuje jego problemu, i przekonywać go. I też nie ma co się wdawać w jakąś pogawędkę z nim. To jest już strata czasu i twojego, i klienta. Wiadomo, że nie dojdzie do sprzedaży. Sprzedaż to nie jest rozmowa towarzyska, dlatego takich rzeczy nie należy robić. W momencie, kiedy ustaliliśmy problem, doszliśmy do wniosku, że nie mamy w ofercie czegoś, co rozwiązuje ten problem, odpowiedniego produktu czy usługi, takich rzeczy nie robimy. To jest strata czasu. Co możemy zrobić? Co natomiast możemy zrobić w takiej sytuacji? Możemy polecić kogoś, kto rozwiązuje ten problem klienta. Dobrze jest mieć jakiś rodzaj umowy między takim innym sprzedawcą, żeby nam się to po prostu opłacało. Żebyśmy mieli na przykład jakiś procent z tamtej sprzedaży, z polecenia. Więc to jest pierwszy krok. Drugi krok: możemy polecić siebie w innym temacie. Na przykład nie mamy tego typu helikopterów, ale mamy wiele innych ciekawych zabawek i może w przyszłości możemy podesłać jakąś fajną ofertę czy coś. Poza tym możemy też, jeżeli jest taka opcja, polecić siebie na przyszłość w temacie tego towaru, który jest zainteresowany klient. Na przykład nie mamy helikopterów, które potrafią unieść kamerę, natomiast może będziemy je mieli w przyszłości. Dlatego w tym miejscu dobrze jest wziąć dane kontaktowe do klienta. E-mail, telefon. E-mail nawet lepiej, bo przez e-mail można prowadzić e-mail marketing. Najlepiej wziąć i telefon, i e-mail. Możemy także poprosić klienta o to, żeby podał nam informacje o swoich znajomych, którzy mają problemy, które my potrafimy rozwiązać. Na przykład możemy zapytać, czy inni znajomi nie byliby zainteresowani tego typu helikopterem. I jeżeli tak, to możemy poprosić klienta o dane do tych jego znajomych. Dane kontaktowe, czyli telefon i e-mail. Po tych trzech krokach należy zamknąć rozmowę i przejść do innego klienta. Nie należy tego już dalej ciągnąć, bo z tego typu klienta, który nam odmówił i nie mamy dla niego rozwiązania, już więcej nie uzyskamy. Dlatego lepiej przerwać w tym momencie i zająć się innym klientem, bo nasz czas jest ograniczony i klientów, którzy, nie wiem, kręcą się wokół stoiska, jest kilku, a rozmowę jednocześnie możemy prowadzić z jednym. Więc należy zamknąć rozmowę, przejść do innego klienta, bo inny klient może być z problemem, który jest dla nas rozwiązywalny. Może chcieć dokładnie ten helikopter i nie należy marnować czasu na kogoś, kto właściwie już wiemy, że nic nie będzie z tej sprzedaży. Trzeba zamknąć rozmowę i przejść do innego klienta, bo może to będzie klient, któremu łatwiej sprzedać, bo ma problem rozwiązywalny przez nas. I tak powinno wyglądać u ciebie podejście do tematu odmowy klienta. I to już wszystko w tym wideo. Ja dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na mój kanał, który nazywa się Sprzedaż TV i można znaleźć go pod adresem www.youtube.com/user/sprzedaż TV. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.